Moi drodzy bracia i siostry, w szkoleniu dziennikarzy amerykańskich zwraca się uwagę na 5 pytań, które należy stawiać przy pisaniu rzetelnego tekstu. Kto to zrobił? Co w ogóle się wydarzyło? Kiedy to się stało? Gdzie wydarzenie miało miejsce? Dlaczego to się stało? Czasami także i ostatnie, jak to się wydarzyło, albo jak sprawca tego dokonał. Niekiedy jednak w dziennikarstwie dochodzi do głosu nie tyle informowanie czytelników, rzetelne, wiarygodne, co raczej indoktrynowanie, insynuowanie, szczucie jednych grup na drugie, czasami świadome podawanie fałszywych informacji. To ostatnie zjawisko stało się masowe, nawet międzynarodowe, czasami globalne, czasami zagrażające niezależności nawet wielkich mocarstw i demokratycznych wyborów. Na pewno zainteresowały się tym zjawiskiem, określanym jako fake news, służby specjalne Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że niektóre agencje prasowe, zwłaszcza te najstarsze, najbardziej rzetelnie podchodzące do faktów, do wydarzeń, monitorują to zjawisko, także to, które ma miejsce w Polsce. Wreszcie dla poczciwego czytelnika pojawiają się w sieci przynajmniej wykazy pytań, które trzeba sobie zadać, aby rozpoznać, czy tekst, który czytamy, jest wiarygodny, albo by stwierdzić, że mamy do czynienia z wiadomościami prawdziwymi, zmanipulowanymi, czy wprost fałszywymi. Jeżeli, moi drodzy, w taki sposób zaczniemy czytać Ewangelię, Dzieje Apostolskie i listy świętego Pawła odnośnie zmartwychwstania Chrystusa, dojdziemy do wniosku, że ta jedna wiadomość jest potwierdzona bezsprzecznie przez wiele osób. Nie zmartwychwstanie, bo tego nikt nie może stwierdzić ani widzieć na własne oczy. Ale pewne jest, że Jezus ukrzyżowany, Jego ciało zostało złożone do grobu, ale trzeciego dnia, a pierwszego po żydowskim szabacie, grób był otwarty i pusty, bez ciała. Potem zaś w różnym czasie poszczególne osoby, które znały wcześniej Jezusa, mogły Go widzieć żywego, kiedy On chciał się ukazać. Niektóre mogły namacalnie stwierdzić tożsamość z tym Jezusem, który był cierpiący, umarły na krzyżu, bo nosił jeszcze ślady odpowiednich ran. Świadków jest wielu, to są mężczyźni i kobiety, a największe zgromadzenie, które widziało naraz zmartwychwstałego, to 500 osób. Wszystkie opisy ukazywania się Jezusa mają na celu przekonanie do tego, że Jezus powstał z martwych, że wiara w to nie była łatwa do przyjęcia, że były różne przeszkody i że bardzo często ci, którzy później uwierzyli, odrzucali tego typu wiarę. Przyjrzyjmy się kilku opisom. Gdy Maria Magdalena przybywa do grobu, zastaje kamień odwalony, a grób pusty. Przybyła, aby martwe ciało uczcić i namaścić, ale nie zobaczyła nawet ciała. Stojąc sama przy grobie, płacze. Wtedy to Pan chce w tym momencie jej się ukazać. Gdy odwraca się na dźwięk swojego imienia, zobaczyła mężczyznę, ale na początku nie rozpoznaje, że to jest Jezus. Dopiero gdy nieznajomy mówi Mario, poznaje, że to On. Po tym jest już tak pewna, że biegnie do uczniów, ażeby powiedzieć, że widziała Jezusa powstałego z martwych. Piotr i Jan udają się do grobu, aby sprawdzić słowa Marii Magdaleny. Faktycznie grób jest pusty, tak jak mówiła. Wchodzą do grobu obaj. Jan pisze, że po tym, jak zobaczył, jak ułożono całun i chustę, nabrał przekonania, że na pewno nie ukradziono ciała.
z innymi faktami i pismami połączył to, co zobaczył i uwierzył, że Jezus musiał z martwych powstać. Innym razem Piotr postanawia pójść łowić ryby. Do niego dołączają apostołowie. Są po całonocnym i bezowocnym połowie. Kiedy później z Janem zbliżają się do brzegu, dostrzegają nieznajomego, który wskazuje im, gdzie powinni zarzucić sieci. Wielkie mnóstwo ryb, które wtedy złowili, przypomniało Janowi inny niezwykły połów. Także cudowny, także obfity. To podprowadziło go i innych apostołów do tego przekonania, że to Jezus dał się poznać po tym, jak został ukrzyżowany i jak znowu jest żywy. Dwaj uczniowie idący w niedzielne popołudnie do Emaus, zrezygnowani i skołatani różnymi opiniami o tym, co się stało, zaczęli uważnie słuchać słów nieznajomej osoby, której słowa są coraz bardziej przekonujące, że to, co się stało z Jezusem, odpowiada temu, co zapowiadali prorocy odnośnie Mesjasza. Rozpoznają zmartwychwstałego Jezusa, tego samego, którego znali wcześniej, kiedy przy stole zaczyna łamać chleb, tak jak kiedyś wielokrotnie przed swoją śmiercią, gdy siadał do stołu ze swoimi uczniami. Tomasz nie dowierza w świadectwo innych apostołów, którym ukazał się Jezus. Gdy jednak Jezus wchodzi mimo drzwi zamkniętych i każe Tomaszowi dotknąć swoich ran, Tomasz wyznaje, że to jest jego Pan i Bóg. Słyszy wtedy bardzo ważną zachętę, która prowadzi do wiary. Człowiek, który usłyszy, powinien uwierzyć. Będzie wtedy błogosławiony. Kiedy przecież skończy się pokolenie znających Jezusa i to pozostanie tylko świadectwo apostołów, którzy chodzili za Jezusem, niektórzy z nich widzieli Go na krzyżu, wszyscy widzieli grób pusty i wszystkim ukazał się po swoim zmartwychwstaniu. Wierzymy w Jezusowe zmartwychwstanie na podstawie świadectwa zgodnego tych wszystkich, którzy znali Jezusa jako nauczyciela i proroka, a później rozpoznawali Go jako żyjącego, choć przecież był ukrzyżowany i umarł na krzyżu. Na tym opiera się wiara, która wyraża się w słowach: wierzę, że Jezus zmartwychwstał. I z tym związane wyznanie: wierzę w grzechów odpuszczenie i życie wieczne. W dawnych podręcznikach retoryki kazano pytać o to, dlaczego coś się stało. Niekiedy pytano, na czyją korzyść. Najmocniejsza odpowiedź na to pytanie zawarta jest w pierwszym liście do Koryntian, w którym to Paweł reaguje na to, że niektórzy chrześcijanie koryntscy wierzyli w Jezusa, ale nie wierzyli w zmartwychwstanie tych, którzy umarli. Apostoł reaguje bardzo mocno na takie niedowierzanie w zmartwychwstanie ludzi. Poświęca w tym liście dużo miejsca, aby pokazać absurd takiej wiary, a nawet posuwa się do tego, by stwierdzić, że jeżeli nie ma zmartwychwstania ludzi, to i Chrystus nie zmartwychwstał, a to jest absurdem. To umarli poszli na zatracenie, a ci, którzy wierzą, są naprawdę najbardziej ze wszystkich ludzi godni politowania. W odpowiedzi na to pytanie, jaka jest korzyść ze zmartwychwstania Chrystusa i z uprzedniej śmierci na krzyżu, odpowiedź brzmi: korzyść mają wszyscy, a na pewno ci, którzy uwierzą i będą żyli, trzymając się Chrystusa. Dziś odczytany list do Kolosan mówi, że ci, którzy uwierzyli w zmartwychwstanie, mają dążyć do tego, co w górze. Mają siłę do tego, mają motywację do tego, mają łaskę do tego, aby podążać do tego, co lepsze, co jest od Boga, ku górze. Pojednanie z Bogiem
jako owoc zmartwychwstania, możliwość odpuszczenia grzechów i życie wieczne na zawsze z Bogiem. To wszystko najważniejsze korzyści, jakie mają wszyscy wierzący w zmartwychwstanie. Czy jest jakiś fake news zapisany w Ewangeliach? Owszem. To umowa między przywódcami żydowskimi a żołnierzami, którzy mieli pilnować grobu, którzy otrzymują dużo pieniędzy, a do tego zapewnienie, że nie zostaną wyciągnięte żadne konsekwencje wobec nich, nawet ze strony Piłata. Jedyny warunek, mają rozpowiadać, że gdy oni spali, uczniowie przyszli i wykradli ciało Jezusa. Ewangelista dodaje, że ta pogłoska rozeszła się w środowisku żydowskim i trwa do dnia dzisiejszego. Wielu Żydów, którzy uwierzyli w swoim życiu, w dorosłym życiu, uwierzyli w Jezusa jako zapowiadanego Mesjasza, potwierdza, że takie i podobne opinie, fake newsy, zachowane także w Talmudzie, bardzo utrudniają akt wiary na podstawie Pisma, że Jezus jest zapowiadanym Mesjaszem i że zmartwychwstał i że czekamy na Jego przyjście w chwale. Zamiast wszelkich fake newsów przywołajmy tweet, który zostawił papież Franciszek wczoraj wieczorem jeszcze, żebyśmy go dziś czytali. Tej nocy zdobywamy podstawowe prawo, prawo do nadziei. Jest to nadzieja nowa, żywa, pochodząca od Boga. Nie jest to zwykły optymizm, to jest dar z nieba, którego nie mogliśmy zapewnić sobie sami, ani sami wymyśleć.